Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Run Simulator. No i mamy, proszę Państwa, tutaj naszą Kristinkę, która już biegnie, idzie bardziej. Albo... Pędzę, pędzę. A, to u mnie to takie lekkie slow motion było. Cześć, Kristinko. No właśnie... Cześć, cześć, witam, no coś mi tutaj chyba przycina, ale nie jestem pewna. No, ale już widzę, że zeberka sobie bryka także elegancko. Tak, żeby było szybciej. Tak. I teraz zobacz, Kristinko, co się tutaj zmieniło. Pewnie na odcinkach widziałaś. No właśnie nie, nadrabiałam i jestem na momencie, w momencie, gdzie kupowałeś tą przyczepę właśnie wielką, ale tego to nie widziałam. Tu widzę, się pozmieniało, są stojaki na deski i tu jakaś wielka chata. Tak, to jest dom centralny dla Kingi, Klaudii i dla mnie. No bo to wiadomo, no tam córeczka Klaudia to od razu tam pokój dorwała. Natomiast jeżeli spojrzysz po jednej stronie domku i po drugiej stronie domku, no to mamy tutaj domki gościnne, nowe domki gościnne i teraz zamysł tego projektu jest taki, że każdy z gości, który już u nas tutaj na farmie był, dostanie taki domek przypisany do siebie. I... A będzie można malować? Właśnie, i to jest taki właśnie myk, że każdy gość musi ten domek sobie ogarnąć sam. Czyli wystrój, kolory, wewnątrz, zewnątrz i tak dalej, to wszystko robicie sami. I domek możesz sobie wybrać, dwa są już zajęte przez chłopaków, chłopaki tu wpadli i od razu sobie domki dorwali. Ale po tej stronie, tam po drugiej stronie sobie dorwali. Tam jeden już pomalowany jest na niebiesko. Idę sprawdzić sobie. A gdzie? A tu, o tam! A, jaki jaskrawy widzę. Tak, tak, taki niebieski. Z tej strony, okej. Dobra, to... Aż powiem ci, ciężki wybór teraz. Ciężki wybór. Domki są dla żeby było sprawiedliwie, są dokładnie w tym samym projekcie, ale w lustrzanych odbiciach po jednej i po drugiej stronie, natomiast wymiary, to wszystko, to jest dokładnie takie samo. Biorę ten, bo do tego weszłam pierwszego, no. No i bardzo dobrze, to w takim wypadku my już tutaj przypiszemy. Jak wolisz, żeby ci przypisać? Ksywą tutaj, która się wyświetla, czyli Black Zebra, czy Kristinka, czy jak? Nie wiem, ile tam się zmieści tych literek. No pewnie niewiele, ale to już to tam... Niech zostanie ta Kristinka już, wiesz. Kristinka, dobrze, niech będzie Kristinka. Tak ładnie, dziewczęco już... No w sumie tak. W sumie bo ja to taki chłopczur to... Natomiast cztery dechy potrzebuję tutaj sobie gdzieś znaleźć. Chodźmy, gdzie one są. Tyle było i teraz nie ma. I generalnie jaki jest w ogóle plan na to wszystko, tak? Cały ten obiekt, który tutaj widać. Jak zapewne zauważyłaś, środek jest pusty. I to jest wybieg. I to jest wybieg dla koni. Tutaj, tak, i tutaj jeszcze w tym odcinku wejdą konie. Także będziemy za chwilę licytować. Oczywiście imię dla pierwszego już jest przeze mnie wybrane. Must have i to nie podlega negocjacjom. I pierwsza klacz będzie miała na imię Krysia. Także takie rzeczy. Ale cudowne imię, Boże, będę musiała o nią dbać. Znaczy no. Nie będę musiała, będę chciała. Bo... No to ja już ci, bo to z racji tego, że to tak jest, to ja już ci zlecę tutaj jakby opiekę nad tą klaczką. Bardzo chętnie. Natomiast rzecz jest następująca, bo to możesz sobie tam wejść, bo jak zauważyłaś, jest jeden wielki budynek tam właśnie na końcu, to jest właśnie stajnia. I teraz mam dylemat, tak, a właściwie to bardziej obawę, bo z uwagi na jeden fundament więcej niż powinien być, to mi się nie spinał dach, więc ja tam zrobiłem w środku podpory. Więc jak tam wejdziesz sobie, to zapewne te podpory zauważysz. No, też się z tym, też miałam z tym problem właśnie. A, kuźwa, albo i nie zauważysz. Ale ja to widzę tutaj. No zrobiłeś taką ściankę. Wiesz co, ja to inaczej musiałam... Znaczy ja inaczej rozwiązałam, ale to też jest w sumie spoko pomysł właśnie.
No tak, tylko no. Nie wiem, czy mi się o te filary konie nie będą, wiesz, nie, plątacie. Nie, wiesz co, ja mam boksy porobione takie na niby i one dają radę. Aha, no ja bym chciał, żeby one tutaj były na jednej kupie i żeby mogły tam się między sobą rozmnażać, bo podobno w tej wersji gry konie można breedować, więc chciałbym to przetestować oczywiście i chciałbym, żeby jakieś źrebaczki nam się tutaj porodziły. Ale czy tak będzie? Zobaczymy. Czyli w takim wypadku, skoro mówisz, że może tak zostać, no to jedyne, co pozostaje, to oświetlenie. Koryto. Koryto tak, tylko że widzisz, problem z korytem właśnie jest jeszcze, ponieważ my nie mamy tutaj zasięgu żadnego spichlerza oraz wiatraka. I tu by trzeba było jeszcze pozarządzać w tym aspekcie, ale myślę, że to już nie będzie stanowiło wielkiego projektu, znaczy wielkiego problemu. Wielki projekt to jest, ale problemu. A to ja mam do ciebie prośbę, że skoro koń klacz ma się nazywać Krysia, tak? To jest w sumie moje drugie imię, no to żeby to był ładny koń, bo tam widziałam takie niektóre trochę nie chcę nikogo obrazić, szkaradne. No ja będę się bardzo starał, ale to wiesz, to wszystko... Takie białe, czarne, coś w tym stylu, nie? Nieco tam rudzielce. Szanowni Państwo, wyjątkowo na stajni włącznik światła umieszczę na zewnątrz, żeby było nieco łatwiej. Myślę, że to jest dobry pomysł. I zobaczymy teraz, czy starczy nam metalu na wszystko. Oby. Oj, nie starczy właśnie. A szkoda wielka. Trzeba będzie gdzieś jeszcze poszukać, wygospodarować. Nie wiem, czy mamy jeszcze na naszej działce jakiś metal. Krystinko, tutaj jeszcze dodatkowo, bo to jest jeszcze faza jakby deweloperska i to nie jest tak stricte ukończone jeszcze, bo tu jeszcze koryta, jeszcze spichlerz dedykowany dla tych koni, jeszcze wiatrak, więc to jeszcze nie jest oddane do użytku tak w pełni, ale gdy będzie, to każdy z gości będzie miał własny pojazd i rzecz jest tego typu, że waham się między Meleksem a Quadem i teraz... A nie będę się lagować, jak będzie tyle tych pojazdów ruchomych? Nie wiem. Zobaczymy. Jak na razie to głównie dupy dały kury. Czemu? Co, właśnie. No bo przez ich ilość to zaczęły się tutaj straszne lagi, spadek jakości, jeżeli chodzi o grafikę i tak dalej, nie? To może te koguty już out? Gdzie się schować na bok? Znaczy nie, czemu? A co, tam może, jakieś zatrzęsienie kur jest? Może zapodniono jajka liczą na samego jako dwa. A może, słuchaj, to wszystko jest możliwe. Nie wiem, zbieram jajka, bo widzę, że faktycznie się tu ich wysypało. No to jak tak, to rzeczywiście to by trzeba było je pozbierać. A ja podłączam światło w stajni. Ale jest tych jajek, no. Cały stos. A, no widzisz, bo przez ten projekt to ja zaniedbałem w sumie i zwierzęta, bo to nie doiłem, nie doglądałem kur i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o kwestię oświetlenia w stajni, to mamy to ogarnięte. No i bardzo dobrze. Oświetlenie w stajni jest. Ja się tak zastanawiam, czy tak? Jak te jajka będą w koszyku, to może wtedy właśnie nie będzie lagować, czyli tak jakby, no, mogą być w koszykach, będzie okej, okay, że tak jakby one są na wierzchu, więc to renderuje się tam coś tam, nie? Może się one wczytują nawet po kolei. Wiesz co, to jest dobre pytanie, natomiast rzecz jest tego typu, że ja odpowiedzi na to pytanie nie znam. No ja to już zbieram i zobaczymy, czy może będzie jakieś bardziej płynne to. Mhm. Mi się wydaje, że na początku jak się zalogowałam, to się tak trochę przycinało, bo chyba wczytywało mi się wszystko. No mogło tak być. Albo ja się wczytywałam. Albo ty się wczytywałaś. Koło jelenia mnie wywaliło, aż żałuję, że sobie w końcu poszedł, nie? Ale no, miała super sweet focie z nim, stał po prostu. Wiesz, generalnie mieliśmy tutaj takiego jednego, ale jeden z naszych gości, Wojtek, postanowił go zutylizować z jakiegoś dziwnego tytułu. Nie wiem czemu, bo on był oswojony i nie wiem, o co się tam rozeszło. Czy oni się pokłócili, czy ja nie wiem. No przyszedł tu drugi, może jakiś kolega, nie? Albo kuzyn. To na pewno. Na pewno po rodzinie. A tu gdzieś jeszcze te koszyki są na jajka, czy... Pamiętam, że były dwa.
Ale czy łącznie ktoś były dokupował? trzy. Tak, myśmy dokupiły sobie trzeci potajemnie. Aha, Jak ciebie nie było, poszłyśmy wydać kasę na sklep. A co nie, Klaudia pojechała sama i pyta się, chcesz coś ze sklepu? Konspiracyjnie, to ja mówię, dawaj koszyk. No to widzisz, to Wojtek znowu dla odmiany, też konspiracyjnie, ale ja byłem. Taki cichaczem pojechał i kupił najgorszy pojazd w mojej ocenie, jaki jest, czyli SUV-a. A ja byłam właśnie ciekawa, czy ten SUV się różni jakoś bardzo pojemnością od... Bo jest tańszy o połowę od tego pick-upa, nie? Znaczy różni się pojemnością w ten sposób, że możesz umieścić tylko na dachu, ale strasznie ciężko się go ładuje, no bo tam trzeba na maskę skakać i tak dalej, i tak dalej. No lipa jest. No ja to nawet myślałam, że ciężarówkę u siebie sprzedam, bo ja tej przyczepy teraz używam wielkiej. Mhm. Znaczy nie do końca, bo jest zawalona drewnem. No powiem ci, że jak ja wzięłam i zaczęłam sobie wchodzić po tym podejście, te deseczki układać, no troszkę mnie zabolało, że tam na samym szczycie nie można układać, ten trójkąt z przodu jest taki, no, nieaktywny, ale tyle desek to ja nigdy bym nie zabrała na raz. A ja powiem ci szczerze, że znalazłem wyjście z tej sytuacji i po prostu układam wiodełkę. A, no w ten sposób? Uh-huh. No i ale to wtedy możesz też tam do samego końca dosunąć? No, tak. A to nie próbowałam tak nawet. Musiałam wtedy deski nie są równo, nie? Wtedy deski nie są równo, no ale wykorzystuje cały potencjał przyczepki. I taka choineczka jest później. O, a co to tu? O, słońce, ale dziwne światło na ziemi. Dobra, to ja mogę sobie jechać po farbę, albo gdzieś tu jest może, bo znalazłam białą. Wiesz co, bo była malowana rzeźnia, albo inaczej, a nie wiem, czy ubojnia była, ale ta masarnia, czy kiełbasiarnia, jak ja na to mówię, to była malowana na pewno, taka biało-czerwona. Natomiast jeżeli ty chcesz jechać tam do sklepu, czyli jedziesz do sklepu z narzędziami, tak? Tak, tak, bo tam są farby. Dobra, to tam sobie, nie wiem, tego pick-upa weź, tylko prześpijmy się może, tak, żeby za dnia jechać. A, to ja idę do swojej nowej chaty jeszcze. Ja tam no, tylko tam nie wiem, czy masz łóżko, czy, bo to wiesz... Jest, widziałam, że jest. A, no to okej. Okay. Ja już sobie tutaj śpię. Ja też. No, rzeczywiście te kury to tam takie strasznie gdaczące, ale nie ma ich jakoś zbyt wiele, chyba że... Nie ma kur wiele, bo chyba... Znaczy jajca no tylko. Jest ten maks, nie? Tych 30, przepraszam, tam nie ma nawet na 40. Aha. A to wezmę te koszyki i zbiorę te jajka. A to, wiesz co, bo ty chciałaś do tego sklepu jechać, na tym by mi bardziej zależało. No. W tej chwili. Ponieważ potrzeba około... dobra, nie wiem ile potrzeba dokładnie, nie będę teraz liczył, bo nie pamiętam. Ale wzięłabyś 500 sztuk metalu, co? A, dobra, to mi starczy tym jechać, pick-upem jakimś. No to tutaj niebieski jest. Tylko nie wiem, czy chcę z przyczepą, czy bez. Nie no. No nie. Natomiast my, proszę państwa, w takim wypadeczku... Możemy już skoczyć, ogarnąć kwestię pierwszego kunia. Ten ładny, to co rozumiesz przez pojęcie ładny? No, niektóre mają taką grzywę, na przykład jest cały biały i ma taką blond grzywę, no to mi się to strasznie nie podoba, nie? Aha, a jaką powinienem mieć? No, albo białą, albo czarną. No dobra, ile my mamy pieniędzy, proszę państwa? 104 tysiące. Czy na 15 koni starczy. Na ile? Na 15. No mniej więcej najdroższego, jakiego licytowałam, to za 11 go kupiłam. Aha. Droższego nie było. Także. No dobra, tu mamy samiczkę. Tylko patrz na statystyki, żebyś habety nie wziął, nie? No wytrzymałość słaba, ale szybkość maksymalna prawie i kierowanie też, zdrowie takie do dupy. Więc nie, ja to pominę. Okej, okay, tu mamy samca, piękny. Słuchaj, czarny z białą grzywą i białym ogonem. A, kurna, nie zdążyłem.
Mam tego, piękny jest też. No, ale to trzeba, widzę, że się spieszyć, ale na klaczkę. Jak? Co ty? Tam szybko odbija... szybko sprzedali tego samca, o którym ci mówiłem. To nie wiem, jak tam. Dobra. Zaryzykowałem, ale niekoniecznie mi się podoba ten koń. Pomijmy ją. Dobra, to jest samiec, to też go na razie pominę, bo to samica ma być pierwsza. Samca pomijamy. A co się z tymi samcami? Czy tu jest jakaś ograniczona liczba? Nie. Czyli non-stople są te? No, ja miałam dużo właśnie samic na początku. Mhm. O matko i córko, jaki piękny samiec, ale dobra, no pomijamy. A umaszczenie konia to jakie powinno być, twoim zdaniem? Jakby ci no, się podobało? To najlepiej czarne albo białe. Aha. Ewentualnie ten jest taki deresz, taki szary. Mhm. To też może być. A, szary też może być. Tak. Byle nie te jasne, takie blond, jakby, że tak powiem. Dobra, licytuję czarną, totalnie czarną samicę z czarną grzywą, czarnym ogonem. O, idealnie. Mroczna Krystyna będzie. No, będzie mroczna Krystyna. Walczę ostro. Statystyki może nie są zbyt dobre, bo szybkość jest na 1,5. Wytrzymałość tak sobie, zdrowie na połowę, ale kierowanie jest na maksa. Kierowanie jest bardzo przydatne, jak się chce je tam trenować. No, dokładnie. I proszę państwa, kupiliśmy naszą pierwszą klacz, słuchajcie. Pierwsza klacz. By zawołać swojego konia, wskaż go kursorem i naciśnij H. Okej. No dobrze. Natomiast my nie chcemy wołać naszego konia, bo on stoi koło nas. Tak się prezentuje. Może z pierwszej osoby pokażę. Możemy jechać konno. Czy żeby go nazwać, to musimy mieć też kolczyki? Tak. Okej. Cała czarna klaczka, słuchajcie, Krysia. Tak się będzie wabiła. Natomiast, no ja już Krysię, jak widzimy, dosiadłem. Podjedziemy sobie. Bo gdzieś kolczyki, pamiętam, były. Pamiętaj, że te konie też lubią uciekać sobie z zagrody. Lubią uciekać za co? Że przeskakują przez ogrodzenie? Nie, jak zostawisz otwarte, to pójdą sobie. A nie, no to tak, to nie. Jak z niej zejdziesz, to ona tam będzie grzecznie stała, chyba żebyś innego konia w międzyczasie dosiadł, no to ona się czuje wtedy wolna i... Aha. Jelo idzie. No dobra, no ja widzę, że tutaj nie ma kolczyków, kurczę blade, no i co teraz? No to tak to właśnie jest. Wszystko wykorzystają, później nie odkupią, no. Eś te syno. Bardzo nieładnie. Dobrze, oj, koniem w drzewo to nie wypada. Będę musiał pojechać po kolczyki jeszcze. Bo tam w tamtym sklepie to nie ma, tak? No właśnie, raczej nie. To te koszyki na jajka może też dwa weźmiesz. A ja tutaj już ładuję jajka. Ale co ty chcesz z tymi jajkami zrobić? No pozbierać do koszyk, chociaż one wtedy zaczną się znowu produkować. O, słuchajcie, no jest mały problem, że mi koń nie chce do stajni wleźć. O kurde. Czyżby za niska? Wiesz co zauważyłam? Mhm. Że w sklepie są moje kolory, które ja u siebie... Szablony wszystkie mam swoje. W sklepie z farbą. Szablony? No bo jak kupujesz farbę, no to możesz sobie zapisać kolor, jaki sobie stworzyłeś, odcień, nie? Aha, na stronie. A to nie wiedziałem. I żebyś na przykład następnym razem, jak dokupujesz farbę, żebyś miał dokładnie ten sam odcień, no to już bierzesz swój gotowy szablon. Mhm. I widzę, że są wszystkie moje z mojej farmy. Mhm. To elegancko. Krysinka, dokupiłabyś jeszcze cement? Jeszcze, jak jeszcze tam jesteś? Ile tego cementu? Jeden wór, ten największy? A nie, no to weź tam z 5 takich. No to chyba muszę zostawić te deski, bo ja załadowałam te deski od razu, to tu leżały.
Dobra, ja się przejadę tym Wojtkowym SUV-em, bo nie powiedział, że nie wolno, a jestem ciekawy, jak się tym kieruje, proszę Państwa, bo no skoro jest jeszcze, no to można by. I pojedziemy po kolczyki, nie wziąłem tych jajek, bo tam nie wiedziałem, co ty chcesz z nimi zrobić, bo jeżeli chodzi o kwestię sprzedaży. Nie, no jajka do kiełbasy, czy tam do sera. A, ile się w to bawisz? Ja nie. Ja się to nie bawię, ale mamy tutaj masaża, entuzjastę kiełbas, Exilo. Zresztą Wojtek to samo, ale on to bardziej tak wędzenie i tak dalej. Exilo zresztą też, ale tutaj jeżeli chodzi o kwestię tego, czym Exilo lubi się na farmie zajmować, to jest właśnie produkcja kiełbas. Więc ja już mu to zostawiam. Jajka będą dla niego. To najwyżej jeszcze koszyki dokupię, nie? Dobre. Dla każdego się coś znajdzie, widzę. Ale oczywiście, że tak. To nie ma z tym problemu, tak? Z4 i jeszcze byśmy ogarnęli... O, kolczyki. Proszę uprzejmie. Trochę pieniędzy poszło. Nie za wiele. No i teraz pytanie brzmi, jak to z tym ładowaniem tutaj na tego SUV-a będzie, bo to... No rzeczywiście, to trzeba się tam wspiąć, kuźwa, na niego. Nie za wygodnie. Nie za wygodnie, drodzy Państwo. Także ten SUV to jest taki strzał w kolano, jeżeli chodzi o jego zakup. No ale dobrze. Cztery koszyki Kristinko wziąłem. O, super. No i popatrz, no jeszcze kuźwa nie chcę ten. Także tu by trzeba było chyba temu Wojtkowi podmienić tego SUV-a na pick-upa, albo zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Zresztą na te pick-upy to by też wypadało. Znaczy, że nie wiem, wypadałoby garaż na pick-upa robić. Kinga ma swój garaż, także. Z nią to nie ma problemu, ale. W każdym domku jest mały garaż na jakiś mały pojazd, czy to Melex, czy to może Quad. Bo pick-upy owszem wejdą, ale ciężko z nich wyjść. Jak ciężko wyjść? No bo jak wyjdziesz, to się w ścianie blokujesz. A, bo są szerokie. No tak. No. Najbardziej martwi mnie w tym momencie, że mi koń do stajni nie chciał wejść. I tak się właśnie zastanawiam, cholera, czy... A czemu miałby tam siedzieć? Chce na trawie, to co? A nie, chyba wszedł, słuchaj, ale... Aha, bo to mogło być za wysokie ze mną, jak ja go tam dosiadłem. A, ty chciałeś wjechać na nim do stajni. Tak, chciałem na nim wjechać do stajni, ale teraz widzę, że już jest w środku, siedzi sobie tam elegancko. Krysiu, chodź Krysienko. Chodź już cię tutaj, chodź już cię. Nie uciekaj, chodź, pan cię nazwie tutaj, o. Pyk. Proszę bardzo, Krysia. Albo w ogóle, bo to jest nasza pierwsza klaczka. To tak drukowanymi literami, co by nie było, żeby wiadomo było, że to jest ona, najpierwsiejsza, najpiękniejsza na świecie. I no i teraz trzeba jeszcze tylko, proszę Państwa, dokupić samca. Także jakiś ogier zaraz może się trafi. Podjedźmy sobie nieco tym SUV-em bliżej. Przy okazji ja go odstawię na miejsce, tam gdzie go Tomek, Wojtek zostawił. Nie wiem, ja już drugi raz dzisiaj o nim mówię Tomek. Rano do niego tak napisałem. Ale to jeszcze miałem... że ja o nim myślę? No, o Tomku. Tak w głowie siedzi. Może i tak być, no cholera wie. Tutaj niezbadane są te wyroki różne. Dobra, wracam. Ja nie wiem, jak ja to zapakowałam wszystko, ale mam wszystko i ten cement, i metal, i drewno. No, dobra, płacimy 50 za aukcję. O, dobra, to jest kolejna samica, składamy ofertę. No jak ładna, to zawsze no ta się akurat mnie się podoba, cała czarna i biała grzywa, biały ogon. No, to fajne są. To bier. No dobrze, dobrze. Staram się jak mogę.
i kupiliśmy. Statystyk może nie ma zbyt dobrych, natomiast no, Krysia ma lepsze, ale jeżeli chodzi o kwestie związane z wyglądem, no to jest przykozaska. Widziałaś ją? Tak, właśnie cię minęłam. I teraz proszę Państwa... Gdzie tym podjechać? Tam na tyły? Na tyły, no. Tam, gdzie te niebieskie są te. Ach, nie z tej strony, trudno. Proszę Państwa, wyścig pick-upa z nową klaczką. W ogóle, no to tak, Krysia to już było zamierzone, ale teraz to już nie będę wiedział, jak je nazywać. Więc jakaś propozycja imienia? No nie wiem, nie wiem, myślę właśnie. Myśl, myśl. Ale się zsunąłem, kurna, tyłem. Już ci ucieka. Ej, psitko. Nazwij ją psitka. Tak? Dobra, niech będzie. Proszę Państwa, za tę ucieczkę ta klaczka będzie nazywała się psitka. Ale z uwagi na fakt, że ona nie jest najpierwsza, to już normalnie z dużej litery, ale normalnie. No i co? I wypadałoby, no właśnie, teraz samca jakiegoś ogarnąć, jakiegoś ogiecha. Może się uda. Zaraz zobaczymy. O, jak pięknie sobie... No dobrze. No dobrze. O, dzięki wielkie, Krystynko, za pomoc, jeżeli chodzi o dostawę. Nie ma sprawy, już tu rozładuję resztę. Dobra, my tutaj sobie ogarniemy temat wrzucenia tego metalu, o. I jeszcze cement. O, proszę bardzo, od razu uzupełniam wszystkie koryta, jeszcze raz uzupełniam. Zostało tyle. Dobrze, dobrze, ale to jest, wiesz, to przyda się. To co zostawić, to tutaj jak leży? Można, czemu nie? Jadę sobie chatkę pomalować. Dobra. Oj. Natomiast my sprawdzimy, czy tutaj wszystko jest. Proszę Państwa, i taki jest właśnie zamysł, że nasi goście z poziomu swoich domków mogą patrzeć na konie. I mimo, że na razie posiadamy tylko dwie klacze, to liczę na to, że naprawdę stosunkowo szybko to się zmieni. I że te konie będą nam się chciały rozmnażać. Jak na razie mamy Krysię oraz Psitkę. Ja skoczę po może jakiegoś ogiera. Może nawet z jakimiś dobrymi statystykami. Zaraz zobaczymy. Teraz chyba nie ma sensu się jakby tak za bardzo spieszyć. O, tutaj Krystynka już maluje tę swoją chatkę, ten swój domek. Nie będziemy przeszkadzać. Zajmiemy się swoimi sprawami. Proszę zobaczyć tutaj kwestię tego miodowego, złotego pick-upa. On tak wygląda, jakby wisiał w powietrzu i chyba tak właśnie jest. Chyba tak właśnie jest. Albo, nie wiem, mnie się może wydaje. No nic, tak czy siak. Dzisiaj kunie. Tam jeden z widzów pisał w komentarzach, że coś w stylu, że myślałem, że będzie tam w środku właśnie wybieg dla koni. No i dobrze myślałeś, drogi widzu, bo tak właśnie taki był zamysł. Oj, tego konia muszę kupić, koniecznie. Prawie wymaksowany. Czarny, ale z rudą grzywą, samica. Myśl nad imieniem. Nie, ruda grzywa, no nie wiem. To nie? Zobaczcie, no to może wpadnie do głowy jakiś pomysł na imię. No, sam wiesz. Oj, kuźwa. No nie, no ja same klacze teraz nakupuję. Biała klacz z czarną grzywą i ogonem. Statystyki, wytrzymałość taka sobie, szybkość taka sobie, ale... Ale mamy. Kuźwa, dobra, dwa konie już stoją tutaj do zgarnięcia.
Czas na samca, proszę państwa, czas na samca. Tego pomijam całkowicie. To jest samica, to nie? To jest samica, wytrzymałość kiepska, ale cała reszta, szybkość, kierowanie, zdrowie na maksa. Ale nie. To jest samiec, czarny z rudą grzywą, pominiemy. Tego też pominiemy. Samicę pomijamy. O matko, cała biała. Znaczy taką ma, to jest to, o czym mówiłaś, ta blond taka grzywa, nie? Ale szybko zeszła, powiem ci. Krystynka, ty jesteś? Jestem, jestem. Zabrakło mi farby. Nie wiem, jak do tego doszło. Idę po konie. A, bo ja do ciebie gadam, nie? Ja słyszę, ja słyszę. Przewijasz te konie. No, o, tutaj fajna. Biała z czarną grzywą i ogonem. A ten czarny, ten z tym blond, to nie tak zły. Czy tam ona, nie wiem, nie zaglądam pod brzuch. Tamto to samice. Dopiero teraz samca licytuje, ale takiego, co ci się nie podoba. Ona ma bardzo dobre statystyki w miarę. Przeżyje. Ależ walczą, kurde. Czy za 9 koła kupimy? Kupiliśmy. Kupiliśmy. Także to jest pierwszy samiec. Ja go tutaj wezmę ze sobą, ponieważ trzeba pierwszego samca nazwać. I jak pierwszego samca można byłoby nazwać? O, a ja go sobie nazwę Pablo. Daj sobie coś dla siebie. Wy macie domki. No ja będę miał konia. Powiem ci, że chyba nie mogłeś koniem wjechać, bo jest, nie ma tego podestu takiego. No, ale koń sam wszedł, od drugiej strony też nie ma. No to nie wjedziesz do stajni. No nie, ja sobie tutaj przez bramkę wprowadzam, wiesz. Bo zobacz, mój się zatrzymał, nieporadna jakaś. Da rada. Dobra, hono, hono tutaj. Gdzieś ty poszedł? Kuźwa, no idzie. Wlazł do stajni, tutaj. Wiek. No i widzisz, no i on wie, gdzie jego dom. A do Kryśki chyba, że będzie Kryśkę tam. Tak? Dobrze mówię? Tak, on za Krysiu. Patrz już jak wierzga, jak ten się uchachał, jak Krysię zobaczył. Kurwa, to ma, nie powiem ci szczerze. Ty, to jest dopiero. W ogóle tam jest coś takiego, że one się krzyżując, to ich te statystyki będą się ponoć mieszać. No dobrze, dobrze. O to chodzi, coraz nie? Lepsze powinny się rodzić. Bardzo dobrze. Niech się rodzą coraz lepsze. Czekamy na pierwszą taką możliwość, ale wiesz co, to ja tak, to może ja bym Babla z tą Krysią separował, bo żeby one tam rim cim 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 i fiku miku? Co ty no, na to? No ale to będziesz widział od którego, tak jakby jak się źrebie wykluje, to będzie widać od której klaczy, bo one kolory po sobie dziedziczą. No dobrze, tylko ja nie chcę, żeby Pablo się po ciemku pomylił. Ale to co, ty chcesz tylko jedną klaczę rozmnażać? A reszta ma co patrzeć. Czy nie, no chciałbym, żeby to pierwsze to było ich, tak? Bo to są pierwsza para roku, pierwsze. Nie? To, dobrze, rozumiem. Tylko jak ich oddzielić? No, nie ma innej opcji, jak tylko osobna jakieś tam zagroda. Zrobimy ciut inaczej. Do krów ich wsadzę na chwilę. Dokładnie, do krów ich wsadzę. O to właśnie chodzi. O, żeś mnie wyczytała pięknie. Chciałaś bryknąć? Tak, raz mi się udało, ale teraz niestety za blisko. Dobra, Pablo zabieram, bo samice w niebezpieczeństwie. Natomiast rzeczywiście do krów damy i niech tutaj sobie rimcimciują. Mam nadzieję, że to nie stanowi dla nich problemu. Chodź. Dla krów czy dla koni? No, dla kunia. Znaczy dla obojga, nie? No kuźwa, co z sobą jest nie tak? No hopie, no. No. A jak tam byk się dobierze i wyjdzie hybrydo? O, powiem ci szczerze, że to całkiem ciekawy temat jest. Ty, no nie chcę za mną chodzić. Ty, ale ta klacz to jest super ta z tym blond grzywą. Ma takie super statystyki, że ho ho. A tu widać statystyki? Jak tab naciśniesz, to ci się podświetlają. Ale jak tab nacisnę, na czym? Na klawiaturze, tabulator.
No to wiem, ale to mi to kółeczko wyskakuje. Co ci wyskakuje? No to kółeczko takie... Ale nie, ja mam na myśli, jak jesteś na koniu, jak jedziesz. A, jak jestem na koniu. No, możesz podejrzeć jego statystyki wtedy. A, rzeczywiście. Rzeczywiście. No dobra. Faktycznie. No dobra, trzeba tutaj jakoś kuźwa wjechać, bo... O Jezu, weź, złaź z tego konia, co żeś się uwziął, no. Jakbyś na koniu nigdy nie jeździł, kuźwa. Czy Pablo za mną pójdzie? Czy on za mną będzie podążał? On najwyraźniej nie ma na to ochoty. Z jakiegoś względu. Pablo! Ty. O! I teraz, poczekaj, teraz ja go odgwiżdżę na siebie. Ej no! Kuźwa, no, mam je w dupie. Czemu no. Cię ucieka? Poczekaj, poczekaj chwilę. Nie, nie, ale odgwiżdż go. O! Bo ja go muszę, wiesz, wprowadzić. Wzięłabyś Krysię? No to przecież możesz na nim pojechać i przeskoczyć bramkę, czy nie? Ja go nie chcę męczyć, bo przed nim ciężka robota. Dobrze, a tu się krowy tłoczą, o matko! O fuck! Nie. O Jezu! Kują się tymi rogami. Chyba idę po Krysię. Nie chcę patrzeć na te zbrodnie krowią. Zbrodnia to dopiero będzie. Kiedy? No, wtedy, kiedy cię nie będzie. Aha, dobrze. Nie będziesz na to patrzeć. No. Już tak ci załatwiłem. Gdzie ta Krystyna? O, tu jest. O, ale czarna bestia. No. Ja ci pomogę tutaj, bramkę ci otworzę. I oko ma czarne nawet. Halo, halo. Ale Belzebub. No chodź, tu przez bramkę chodź. Tutaj jest, dobrze, taka malutka. Tam się jakiś diabeł wyświetlił. Aha, diabeł to byk jest, kuźwa. Czemu on się podświetlił i cały czas jest widoczny? Ciekawe. On też nieraz tak się podświetla, jakieś losowe zwierzę. Nie wiem, dlaczego. Mam nadzieję, że go Pablo tam nie... O, wpadło mi trofeum. Już 20 kilometrów nabiłam. Na kuniu? Znaczy ja u siebie też, nie? Aha, rozumiem. A tutaj już się akurat dobiłam do tej 20. No dobra, uważaj, otwieram ci. Nie męcz Krysi. Przed nią też ciężka noc. Proszę tutaj. No i dobra, i proszę państwa, mamy naszą parę roku, najpierwsze takie konie, jeżeli chodzi o kwestię pierwszej klaczy i pierwszego ogiera. Mamy odseparowanych, poczekamy, co z tego wyniknie, miłość rośnie wokół nas, natomiast co, Krystynka, ja ci bardzo serdecznie dziękuję za ogromną pomoc. A proszę bardzo, polecam się. A państwu dziękuję za obejrzenie tego materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcję komentarzy, jak zawsze należy do was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa. Pa pa.